Wakacje to nie tylko czas żniw w rolnictwie, to także okres żniw dla oszustów. Niemal każdego dnia policjanci otrzymują zgłoszenia dotyczące oszustw. Są to oszustwa na mniejsze, na większe kwoty. W ostatnich dniach ofiarą oszustów padła mieszkanka Konina. Przestępca, podszywający się pod pracownika banku, wyłudził od niej ponad 60 tysięcy złotych. Instruowana przez sprawców wypłacała kolejne pieniądze i przelewała na wskazane konto. Gdy się zorientowała, ta kwota była już kwotą 65 tysięcy. Najczęściej jednak przestępcy podszywają się pod policjantów. Działają tak, by wywołać w ofiarach emocje i presję czasu. Proszę pamiętać, że policjanci nigdy nie będą prosić o pieniądze. Nigdy nie będzie tak, że po wykonanym telefonie do swojej ofiary, do danego poszkodowanego, od razu policjant przedstawiający się w słuchawce jako policjant będzie żądał czy prosił o pieniądze na jakąś kaucję. Tak to nie działa. W przypadku podejrzanych telefonów zawsze należy się rozłączyć i skontaktować ze swoją placówką bankową, a próbę oszustwa zgłosić na policję.